No i proszę, zaczynamy drugą część koncertu laureatów 38 Japy. Czy macie werwę? Jeszcze, to jest moje pytanie, bo trzech dniach, słuchajcie, coś, oj, coś nie widzę. Obiad był? Co jedliście? Zgierz, co jedliście? Co, zjemy, widzicie mnie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ja jestem trujący prawie czasami. Co? Ciastko, ciacho. Ciacho zjedliście. Co? Wiem, pamiętam o tobie. Bracie, pamiętam o tobie. Mam cię. Dobrze. Dobra, to jedno mogę dla was zrobić. Poczekajcie. Poczekajcie, jestem przygotowany. To jedno mogę dla was zrobić. Okej. Okay. Uwaga, uwaga, masz. Bracie, słuchajcie, ja nie wiem, czy widzieliście, ale ten człowiek po prostu ściągnął kacie. W sensie, brawa dla niego! Płyta dla ciebie. Dobrze, słuchajcie. Zespół na scenę! Słuchajcie, czy jesteście obecni? Zespół na scenę, śmiało naprzód! Słuchajcie, oto laureaci drugiej nagrody tegorocznej Japy. W związku z tym, zanim ich zapowiem, zapytam was, czy jesteście obecni? Bo zawsze jest tak, w sumie wszyscy jesteśmy razem, ale ktoś jest tutaj, ktoś jest tutaj, wy jesteście obecni, oni są nieobecni! Druga nagroda Japy! Jeszcze raz wielkie brawa! Poszło! Słuchajcie, tymczasem... Jeszcze jedna ważna informacja. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was jedzie w Bieszczady, zaraz, za parę minut, może za godzinę, za dwie, to jest taki Daniel, tam stoi wysoki, szuka transportu w Bieszczady. Jak ktoś jedzie w tamte okolice, nawet niekoniecznie w same Bieszczady, ale ma gdzieś tam po drodze, może go wyrzucić, to on szuka transportu. Kolegi, kumpeli, zobaczcie, wysoki, przystojny, kobitki, może któraś z was jedzie. A jak go zobaczycie, to może któraś stwierdzi, że nie zostaje w Łodzi, tylko jedzie w Bieszczady. Dobrze, zero gadania. Full muzyki. Przed wami laureat drugiej nagrody Japy, zespół Nieobecni. Jak mogę. Wiecie co? Chciałam pewną rzecz zasugerować, bo tutaj taka jest tradycja robienia fikołków. A jeden z członków naszego zespołu zajmuje się robieniem fikołków zawodowo, więc myślę, że jak go poprosicie, to na pewno zrobi. W moim wieku. Że ja? Ale po graniu możemy podać Agaty i Patrycji numer telefonu. Oczywiście nie za darmo, ale dysponuję takowym. Co się stało z nami? Czy z biegiem lat wyparowało z nas? Muzyka szara jak
agresowana ołówkami. A co najgorsze, ucieka nam czas. Nic już nie jest takie jak dawniej i nic już nie brzmi jak kiedyś śmiało. Dziś wszystko jest takie poprawne. Kiedyś to wszystko duszę miało. Stare lata pokrył kurz. Tamtych artystów nie pamiętam nigdzie już. Chcę wrócić tam, chcę słyszeć ich. Nie ma takiej muzyki dziś. Stare lata pokrył kurz. Tamtych artystów nie pamiętam nigdzie już. Chcę wrócić tam, chcę słyszeć ich. Nie ma takiej muzyki dziś. Tam chcę słyszeć ich. Nie ma takiej muzyki dziś. Stare lata pokrył kurz. Tych artystów nie pamiętam już. Chcę wrócić tam, chcę słyszeć ich. Nie ma takiej muzyki dziś. Stare lata pokrył kurz. Tych artystów nie pamiętam już. Chcę wrócić tam, chcę słyszeć ich. Nie ma takiej.